W dzisiejszym odcinku wielki pojedynek wieżowców, bo jest ze mną wieżowiec Paliona, wieżowiec Szypsona i wieżowiec Bolo. Jedna nich są chłopaki i się no, dzień dobry. Hello. Dzisiaj każdy z nas ma, widzowie, swój wieżowiec i każdy ma identyczny wieżowiec, ale będą się różniły taktyki wykorzystania przedmiotów w nich. No jestem ciekaw, kto wygra, ponieważ po równych 10 minutach zaczynamy się nawalać. Szefie, co? Pytanie. Dawaj. Dlaczego twoja głowa i głowa to staje wyżej, a moja jest niżej, a bolka to już w ogóle jest daleko? Z tego względu, możesz przestać się interesować? Z tego względu, że jest nierówny wyzina tutaj na tym świecie i nie dało się tego zrobić prosto. Spadł. No nie, no ja nie... Bolo, no co ty robisz, człowieku, ty się skup! To ma być wojna, rozumiesz? Wojna wieżowców! To jest bardzo ważny odcinek. Każdy ma swój wieżowiec, każdy ma te same przedmioty, więc szanse są identyczne, ale różni się wykorzystanie tych przedmiotów w boju, więc zobaczymy, kto wygra. Po 10 minutach. Czy my się będziemy bić potem? Tak, po 10 minutach od teraz rozpoczyna się walka, więc teraz ma każdy 10 minut. Let's go! Jest start w tym momencie. Dajcie sobie spawn pointa. To się bój. No i lecimy z tematem. Wy widzowie, oglądajcie do samego końca, subskrybujcie kanał i wpadajcie na nasze inne kanały. Do chłopaków też możecie wpaść, jak tam macie na to czas. Jak nie, to oglądajcie tylko mnie. Nie, no żartuję. Ale śmieszne się natrafił, co? Bo jaki zabawny kolega. W skrzynce macie takie podstawowe itemy, które dzięki którym możecie na przykład sobie rozmnożyć kolejne drzewko! Ale ja tego nie będę robić, bo mam lepszy plan na te drewno. Pyk, 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 pyk. A, że cheaty. Nie, nie oszukuję. Ja lecę legitnie. A co jest do wygrania? Do wygrania jest, uwaga, uwaga, całe Bolo to zawsze złotych. Chce nagrody, nie? 10 złotych na kepsa jest do wygrania, trzecie. O kurde, co jest? Gdzie to znika? Dobra, ja się kopię gdzieś na dół. Tak, 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 w środku każdej wieży są itemy, więc po prostu kto zbierze lepszej, kto zbierze szybciej, no to ma, wiadomo, do przodu. To jest ukryte w dircie. No, tak, 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 tak. Są poukrywane skrzynki, są poukrywane diaksy. A ja tu się dokopałem do jakiejś wełny, się dokopałem nawet. No tylko pamiętajcie, że to może też być was skin, bo te wieże są dość małe, prawda? Pamiętajcie o tym, że jak jest jakaś wełna czy coś, no to może być element skina. Dobra, no i zobaczymy, kto wygra. Jestem w sumie ciekaw, bo no jest to dość ciekawie zrobione, że każdy ma takie same szanse, ale każdy inaczej może to rozegrać, więc w sumie... No i pamiętajcie, że każdy item jest na wagę złota. To jest bardzo ważne. Co ty opowiadasz? Trzeba umieć szukać, typie! Będziesz szukać, to będziesz miał! Słabe coś. Robię tutaj pyk, dobra, bo patę, to ty pyk. Opowiadasz! Halo, widzowie, dobra, lecimy tak. Dajcie znaka widzowie w komentarzu, czy już macie ferie, czy już nie macie. O, let's go! Let's go! Let's go, jest pierwszy dobry item. Mamy już dwa itemy. Dwa itemy? Co wy takiego zdobyliście? Nie, no zbroje, ja... klatę i hełm. Ja już też mam. Dobra, dobra, to jest oszukane też chyba, mam zbroję, też mam zbroję, też mam zbroję. Też mam zbroję, tylko jeszcze nie mam klaty jeszcze. Nie wiem, gdzie klata, bo kurde, gdzie jest klata? Jeszcze będzie ukryta. Gdzie znalazłeś klatę? Powiedz! Nie mogę! Gdzieś w głowie! Ej, a mogę przebić sobie głowę, czy nie? No rób co chcesz, no wiesz, wieżowiec jest cały twój. Dobra. Po prostu to, jakie ty itemy tam będziesz mieć, to zależy tylko od ciebie, nie? Bo tutaj wszędzie są gdzieś poukrywane. Minęły już w sumie 3 minuty, więc no zostało 7! No tak naprawdę. No w sumie 8 minut, bo jeszcze był wstęp. Więc tutaj no. Będzie ciężko, będzie ciężko. Kurde, ja nie mam w ogóle tego! I ja nie mogę! Dobra, ja chyba lecę poziom niżej, bo będzie ciężko. Dobra, lecę tam, widzowie, lecę, trudno. Trudno, bo tutaj nie ma czasu, widzowie, na stracenie! Nic tu nie mam w środku! Trzeba szybko, nic nie mam. Nie, jest, wszędzie są poukrywane. Ja wam tylko radzę tyle, najlepiej zejść na dół. No. A to będzie poukrywane w skrzynkach? Są też rudy. Możesz znaleźć rudę, możesz znaleźć... O, mam! Kurde, nie ma nic, nie ma nic w środku. Możesz znaleźć rudę, możesz znaleźć na przykład diaksy. Dobra, mam. Możesz znaleźć żelazo, ale jest duże. No pamiętajcie, że te wieżowce są trochę... Pamiętajcie, że one są trochę duże, te wieżówce, więc niektóre rzeczy mogą być naprawdę nisko. Dobra, ja idę na dół. Ja wiem, że tam coś będzie, tam będzie coś, czasu nie ma, panowie, jak ile wam zostało? Mija, niech każdy, no, 6 minut, nawet, trochę więcej. O, jest, let's go! Ja mam ważne pytanie, czy mamy wszyscy to samo? Tak, każdy ma to samo. Dobra. Identyczne przedmioty, wyrównane szanse, więc jeżeli ktoś znajdzie coś, no, co daje przewagę, no to, no, nie, dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć, no, po prostu każdy ma to samo, no. Załóżmy, że każdy ma to samo. Chyba. Pyk, dobra. Szukam. Ja przegram, ja nie mam nic, zero itemów. Ja mogę powiedzieć tylko... Bolo, nie jak mogę. Ty ja masz tylko, zero że itemu? Ostatnio nagrywałem z Dawidem pewien taki odcinek na twój drugi kanał, co prawda, no. Na którym, prawda, oszukiwałeś w trakcie rysowania i ja powiem wam szczerze, że
Mam pewne przypuszczenia. Nie. Itemy w każdym są identyczne. W każdej wieży są identyczne. Ja dobrze, ja bym chciał tylko tak. Ja w razie czego? Tak. Pozdrawiam widzów serdecznie. Ja wiem, że to jest odcinek, który oszukuje Dave. No co? I po prostu, żeby nie było zapóźnienia. Nie. Że niby udaje zaskoczonego. Nie, widzowie. Nie. Akurat to jest nieprawda. Tytuł i miniaturkę wszyscy widzieli. Także to żadne oszukiwanie. To jest po prostu legitnie. Wy widzowie wiecie, jak jest. Wy widzowie wiecie najlepiej. Wy widzowie wiecie najlepiej tutaj. O, let's go! Dobra, mama, bobrzyłe złoto. Dobra, teraz tak. Trzeba teraz tylko to dobrze rozegrać. Ej, naprawdę, może braknie czasu? Ej, mi braknie czasu na zrobienie idealnego tego ekwipunku. A ile jest czasu? No już mamy, no jesteśmy tak naprawdę w połowie czasu zbierania itemów. Więc jesteśmy w połowie czasu. Nie. No więc za połowę, drugie tyle, będzie walka! I będzie walka! I jeżeli ktoś zginie, jeżeli ktoś spadnie z wieży, przegrywa, odpada. Więc pamiętajcie o tym. Dobra, Ripa! Szybko. Dobra, to będzie ważne, widzowie. To będzie ważne. Co jest, Sosior? Co ci się zaś nie podoba? Przekminiłem jedną rzecz, ale nie mogę jej powiedzieć głośno. No dobra. No dobra. Niestety, bo jakby... No dobra, nic nie... O, co ja znalazłem? Co? Mnie to ciekawi, co ty tam przekminiłeś, nie? Jestem tak ciekaw. Ale dobra. Skrzynkę odłożymy, dobra, to zrobimy tak, okej. Okay. To zrobimy, widzę, pyk, iś, dobra. Ja mam pytanie do was, panowie, czy wy znaleźliście gdzieś tutaj węgiel? No, ale... No, nie, węgla nie ma w ogóle. Węgla nie będzie w ogóle. Okej, dobrze. Ale... Rozumiem, nie, to jest właśnie to, co ja przekminiłem, już wszystko rozumiem. Tak? To przekminiłeś. Bo możesz pozyskać w inny sposób. Wiem. A, dobra, już myślałem, kurde, że już coś źle zrobiłem, ale dobra. Nie, po prostu jakby, no wiem, że oszukujesz. Ja nie wiem, ej, ja pierwszy raz przysięgam, nic nie nagrywam takiego, że oszukuję, a cały czas mnie o to każdy podejrzewa, nie? No to jest tak przykre. I dobra, co jest? Dobra. Spokojnie, Dave, jesteś w porządku. Ej, nie, a nie, dobra, co jest, Boże, jakiego ja miałem laga przez was, że się stresuję. Prawie przegrałem cały challenge, nie? Naprawdę, dobra, odrobiłem to. Zbieramy, widzowie, lecimy z tematem. Jak wam idzie? Jaki macie, panowie, najlepszy item w ekwipunku waszym? Jaki jest najlepszy? Nederytowy miecz. Co? Jak nederytowy miecz? No mnie, no co? Ja poszedłem do nederu i zdobył, nie? No nie, no mam! Co? No co? Nie, no mnie to zaraz trafi, nie? No co? Nederytowy miecz ci powie. Fajnie, i to ja oszukuję, nie? No ja, co wy gadacie? Był w stej, w beczce. Nie no, są takie rzeczy do zdobycia, no to prawda. Ja też mam bekę, no. Są takie rzeczy faktycznie do zdobycia, no. Co? Jest coś takiego tutaj posiadane. Ile czasu? Czekaj. Nie, to nie jest to. No, jeszcze zostały 3 minuty. Myślę, że takie 3,5 minuty. Dobra, daj mi coś, proszę, dobra, to jest najniższy poziom. No. Dobra. To jest najniższy poziom, ja potrzebuję skrzynek z itemami, no! Gdzie one są? Jest ukryte chyba łącznie, panowie, 6 skrzynek z itemami. Oj, tu jest dziura. 6 skrzynek z itemami jest łącznie ukryte, więc jeżeli znaleźliście już wszystkie... O, let's go, mam! Dobra, mam też neterytowy miecz! Znalazłem. Wow! Znalazłem, ale mi się wydaje, że najbardziej OP itemem, on wprawdzie nie ma enchantów, ale wiem, że na pewno jest, to jest łuk. I wydaje mi się, że jak ktoś z was ma łuk, jest OP z tego względu, że można spychać łukiem. A tu jest spychanie, dobra, będzie... czyli trudno się znaleźć łuk, okej. Bardzo przydatne będzie łuk na pewno. Nie ma to łuku żadnego. Więc jeżeli ktoś z was ma łuk, to zazdroszczę, bo ja nie mam, a bardzo bym chciał mieć, bo tutaj łuk naprawdę, ten kto pierwszy będzie mieć łuk, to tak naprawdę będzie używać łuku, będzie mieć bardzo łatwo. Skąd tu ogarnąć łuk? No musisz znaleźć, jest do znalezienia łuk. Tutaj naprawdę? Nie, jest łuk, tak, jest. Jest, każdy ma po jednym łuku i 64 strzały w środku wieży. W każdej wieży jest dosłownie łuk. Więc ja chyba, dobra, ja wiem chyba co ja robię, Ja nie mam pojęcia gdzie. Najwięcej jest dirta, panowie, więc... Nie se sami to przykmincie, ja jeszcze nic nie podpowiadam. Ale co z tematem, tu. Nie. Szybko! A i pamiętajcie, że też z itemów, bo potem jak się będziemy bić, no to wiadomo, no każdy może mieć fortecę, nie? Więc to ubezpieczcie sobie jakoś tą wieżę, żebyście nie zginęli łatwo, nie? Bo będziemy się bić i nie będzie tak łatwo... Dobra, idę ten łuk szukać, może go znajdę. Nie, właśnie, bolo, nie? To na pewno tego łuku nie znajdziesz, człowieku! Ale jest wysoko, czy na dole?
Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem. No przypomnij się. No nie wiem, ja go też nie mam. Nie mam go. No, nie widzę go, nie widzę go. Kurde, ja go sam nie umiem znaleźć. No całe przekopałem. No chyba, jakie masz itemy, jakie masz itemy? O, jest, let's go. Jest łuk, dobrze, 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 nice. Oszukał. Nice, ta oszukał. Ja tylko przypominam, kto ostatnio nagrywał oszukiwanie w budowaniu. Ej. Panią Paweł. Dobra, pyk. Ej, nie mów tak. Żelazo. Dobra. Ej, jakie masz elementy zbroi, Paweł? Całą diamentową. Co? No. Ale znalazłeś całą, czy ona... Znalazłeś całą, nie, czy... Nie, zrobiłem. A co znalazłeś? Co jest do znalezienia? Jest coś oprócz... No, ma wszystko, no nie mam łuku. O! Nice! Ale byś mi... Dobra, dobra, dobra. Nice, 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 nice. Myślę, że ona strollował z tym łukiem, szczerze mówiąc. No nie, no mam łuk! To nie ma tego łuku. Masz? To byłeś? Niemożliwe. Mam łuk, jest łuk, jest łuk. A co najlepsze? Wszystkie są zbudowane tak samo, więc mógłbym nawet wam powiedzieć, gdzie jest teraz ten łuk, bo znam dokładne miejsce, ale wam nie powiem, no, bo bym przegrał. Dobra, macie jeszcze minutę, każdy ma minutę, za minutę kończy się czas i się nawalamy. Ostatnie ulepszenia, panowie, tak naprawdę zostały, więc ja polecam się zaopatrzyć w jakieś dobre bloki do walki. Ja wezmę sobie na pewno... Kurde, nie, to nie jest dobry pomysł. Dobra, to będzie na pewno dobre. To użyjemy, widzowie, to będziemy używać. No nie, no tu się nic więcej nie da użyć. Dobra, to ewentualnie jeszcze. Dobra, 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 jestem gotowy. Dobra, a zastąp powiedz, gdzie ten łuk jest? Ogólnie się na to. No ja, tarczę zrobił, to jest mądre. To jest mądre, jak się robi tarczę? Jak się robi Nie wiem, jak się robi. Dobra, mam tarczę, no ty jesteś tak mądry, Palion, serio. Nie wpadłbym na tarczę, no faktycznie, tarcza się przyda. Dobra, ty patrz co robi, jaką fortecę robi, nie mogę, nie? Jak go zaraz wyjaśnię tam, widzowie, nie? Będzie wyjaśniony, co? Co na musiaku? Zaraz tu dostajesz z łuku, bang! Nie trafiłem. Dobra, tam są jeszcze, dobra. Bolo, tylko nie ma kasku. Dlaczego nie masz kasku, Bolo? Co ty zrobiłeś? Nie, nie, bo masz kurde. Dobra, panowie, uwaga! Czas! Start! Walka się rozpoczyna w tym momencie między wieżami! Kurde, on też ma łuk! Panion ma łuk! Panion ma łuk! Kurde, dobra, 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 trzeba przyjąć. Dobra, Bolo, dawaj sojusz, dawaj, bo już. Dawaj. To jak sojusz? Co? No dawaj sojusz, Bolo, ktoś musi mieć coś, dobra. Ja zbudowałem zamek, dobra. Dobra, ja przyjmuję, widzowie, lecimy tędy. Dobra. Kurde. Zobaczymy. Mam łuk też, no nie mogę! Zrzucił mnie! Co? Tak, chciałem się przebudować. Kurde, dobra, dobra, dobra. To dobra, Paweł odpada, tak? Tak, 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 dobra, to Paweł odpada w takim razie, dobra. To dobra. Na Szybsona. No, dawaj na Szybsona, dawaj na Szybsona, dawaj na Szybsona. Dobra, dobra, łatwo, idę na Szybsona. Dawaj, dawaj, dawaj. To kurde, nie! Szybson zginął! Ale ja sam spadłem. Ej, zapomniałem, że są perły! Wy mieliście perły? Tak, ja nie miałem pereł! Dobra, to ja zostałem sam z Bolem. Dobra, Bolo, wyjaśniam cię. No i ja spadłem, nie mogę. Nie, no serio? Zróbmy jeszcze jedną rundę. Dobra, od teraz, czas start. Dawajcie, 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 dawajcie. Dobra, 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 bo to było bez sensu, co wy zrobiliście totalnie, nie? Naprawdę. Dobra. Kurde, gdzie jest Bolo? Kurde, boję się. Boję się, boję się, boję się. Oni się sojuszowali, ja proponuję u nas zrobić to samo. Ale my... Ja ci zrobię zamek, czekaj. Aaa! Nie mamy O kurde! Nie mamy... Dobra. Ale fart. Kurde, ładuje we mnie butonator! Nie, nie! O ja! Ale blisko! Ale blisko! O ja! Dobra, idę do Szybsona, idę do Szybsona. No załatw go tam! Mam go tu! Załatw go, załatw go, załatw go! Kurde! Palion spadł! Dobra, nice! Kurde, dobra, to stąd! Pomóż mi! Ta, jazda! Jazda! Dobra, ma mało Matos, Gdzie ty jest? No nie! O kurde, on jest niewidzialny! Nie, co tu jest? Tam. Jakiś robak tu jest, ten zendermitowany się zrespił! Co jest przez Ender Perłę? Ja nie żyję. Ja nie mogę, Palion już nie żyje, no. Ja uciekam tu do ciebie po prostu. Powiem, że oni nie mają pereł. No nie. Kto żyje? Dobra, dawaj na tosta, trzeba tosta załatwić. Co? No ale kurczę! Dobra, lecimy. Dobra, bo mnie z łuku będzie bić. Kurde! Nie, dobra, presem zginę, dobra. Nie! Ło! Wow. Kurde, to było ryzykowne.
dawaj go, dawaj go! Nie bić! Przestań mnie bić! On bił ciebie zamiast mnie. Nie, no jak zginąłeś? Dobra, bo kurde, to co tu mam? Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, widzowie, spokojnie. A, nie! No, kurde, sorry, no nie wiedziałem, że to ty, ale ty przecież nie grasz już podobno, no! Jeszcze odpadłeś! Dobra. Nie, spadaj! No nie! No co za kurde lamus, no! Nie mogę! Dobra widzowie, oficjalnie dzisiejszą walkę wygrał Szybson. Dajcie znaka w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków.